jestem podporucznik Łukasz Szczepliński. W wojnie 1939 roku walczyłem w 62. pułku piechoty jako dowódca kompanii działów pancernych. Samodzielnie zniszczyłem 8 czołgów niemieckich. Zostałem odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Po przegranych bitwach próbowaliśmy przedrzeć się do Warszawy. Bagnet na broń! Później walczyłem w Armii Krajowej. Przyczyniłem się do zdobycia fragmentów rakiet V1 i V2. 2 sierpnia 1944 roku wziąłem udział w wyzwoleniu Rzeszowa. Stałem prezesem 4 Zarządu Głównego WIN, Wolność i Niezawisłość. Zostałem aresztowany 27 listopada 1947 roku przez UB. Zostałem zamordowany 1 marca 1951 roku. Mojego ciała nie odnaleziono do dzisiaj. Uczmy nasze dzieci dumy z pochodzenia, bo mamy powody do dumy, wiele nacji ich nie ma. Wychowujmy nasze dzieci na prawdziwych Polaków. Nieważne gdzie żyjemy, wszyscy tworzymy nasz polski naród. Tradycja i tożsamość, te wartości muszą przetrwać. Musimy czuć przynależność, to rzecz święta. Andrzejku, pamiętaj, że istnieją tylko 3 świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka.